W 2017 roku przy okazji dekomunizacji nazw ulic wielu Suwalczan dociekało, kim byli patroni niektórych z ulic. Wówczas to pojawił się w Suwałkach pomysł opracowania i wydania słownika biograficznego naszego miasta, który przybliżyłby sylwetki osób związanych z Suwałkami. Wtedy był ten zespół do spraw nazewnictwa i historycy przedstawiali swoje propozycje, kim to nazwać tę ulicę. I wtedy pojawiały się takie nazwiska, które nic dla mnie nie mówiły, ale również i dla mieszkańców, wielu mieszkańców. No i wtedy był taki pomysł, żeby sporządzić jakieś opracowanie, które by przybliżyło te osoby, które funkcjonowały tutaj na przestrzeni trzech wieków, w tym układzie takim historycznym, osoby, które miały niewątpliwe dokonania w różnych tam obszarach działalności miasta i żeby to było takie wydawnictwo edukacyjne, informacyjne i tak dalej. Mam potrzebę, sięgam i wiem, kto to był i kiedy żył, co zrobił. Niedobrego dla tego miasta, na czym polegała jego praca. Minęło wiele miesięcy, słownik się nie pojawił. Czy pomysł zarzucono? Spytaliśmy prezydenta. Dyskusja przetoczyła się i przez Radę Miejską, przez Komisję Kultury, Sportu Turystyki i wtedy zapadła uchwała Rady Miejskiej, żeby taki słownik wydać, biograficzny, żeby w tym słowniku było około 600 nazwisk, 617 czy ile, bo wtedy były takie propozycje ze strony Muzeum Okręgowego. No i koszt wtedy był planowany 180 tysięcy złotych. Rada Miejska opowiedziała się za jednotomowym słownikiem, natomiast część historyków stanęła na stanowisku, że warto pochylić się nad szerszym opracowaniem liczącym 3 tomy. Do konsensusu nie doszło, ale do końca ubiegłego roku opracowane zostały biogramy około 200 osób. Wówczas też ponownie pojawiła się propozycja rozszerzania publikacji i ewentualnego zastosowania tak zwanego systemu holenderskiego. Żeby każdy tom był od A do Z, ale w każdym kolejnym tomie byłaby informacja, jakie nazwiska pojawiały się w tych poprzednich tomach. Także jak wezmę jeden tom, to będę mógł ustalić, w którym tomie mam danego człowieka znaleźć, mogę znaleźć. Realizacja takiej publikacji wymaga jednak większych nakładów finansowych niż przyjęte przez Radę 180 tysięcy złotych. W ostatnim czasie sprawa stanęła też na posiedzeniu jednej z komisji Rady Miejskiej. Historycy chcieliby zrobić, żeby to była pozycja naprawdę naukowa, jak tutaj podkreślają, naukowa, a nie jakaś taka sobie leksykon nazwisk czy coś tam, nie? No a jak naukowa, no to trzeba spenetrować archiwa i tak dalej, dotrzeć do tej wiedzy i to i czas, i pieniądze są potrzebne. I ja nadal optuję na tym, żeby to było jedno dzieło zwarte, a może później kolejne wydanie, za 10, 15, 50 lat niech ktoś tam dopisze. Wygląda, że na decyzję, czy do obchodów 300-lecia miasta słownik zostanie wydany, przyjdzie nam jeszcze poczekać.